Joanna Zdunek, 50 wywiadów na 50-lecie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj gościmy w naszym studio dr Marię Sobieszczyk, kierownik Studium Praktyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, WSP, Akademia Bydgoska, UKW, jest pani obecna na uczelni no już sporo czasu. Gdyby obok siebie usiedli student z lat 80. i obecny, to na jakie różnice w ich zachowaniu, podejściu do nauki, stylu bycia wskazałaby pani? No powinnam, żeby się trochę przypodobać studentom, powiedzieć, że student to zawsze student i on jest równie dobry, mądry, ciekawy świata. Ale rzeczywiście ja na uczelni jestem od 1982 roku, zatem od 20 wieku. A skoro mamy rok, wiek 21, to zmiany na pewno są. I one są i takie na plus moim zdaniem i na minus, bo ja jako studentka, a przybyłam do WSP już po 2-letnim studium wychowania przedszkolnego, więc nieco innym nastawieniem do studiowania, do właściwie z zawodem. W związku z tym nieco pewnie inaczej podchodziłam do nauki, do edukacji, co nie znaczy, że nie korzystałam z życia studenckiego. Student generalnie ma swoje pasje, chce studiować i zawsze 3 razy Z się pojawia. Zakuć, zdać, zapomnieć, ale ja przez lata pracy dokładam im, a zwłaszcza, że kształcę przyszłych nauczycieli, czy to przedszkola, klas 1-3, ale od paru lat i nauczycieli historii, a w tym roku nawet nauczycieli matematyki, przyszłych nauczycieli, to zawsze mówię, że tych Z trzeba trochę dołożyć, zapamiętać, zastosować. W związku z tym student współczesny ma zupełnie inny warsztat pracy niż my. W związku z tym szybciej chce się uczyć. Nie wiem, niech się studenci na mnie nie gniewają, nie wiem czy dokładniej. Myśmy jednak w uczelni byli wiele godzin i wiele dni. Obecnie obserwuję, byliśmy chyba bardziej związani. Czasy były inne. To było miejsce, gdzie się studiowało, ale także bawiło. Był Beanus, były kluby w innych uczelniach, wówczas w Aterze, Spin, Medyk tu niedaleko na Starym Rynku. W związku z tym to były miejsca, gdzie bywaliśmy, ale na terenie uczelni, a głównie przy ulicy Chodkiewicza 30 byliśmy bardzo długo. Bardziej się chyba integrowaliśmy w sensie komunikowania ze sobą. Teraz są inne formy tej komunikacji. Tak? Ja obserwuję takie obrazki, gdzie studentki ze sobą rozmawiają, ale rozmawiają poprzez Facebook, Instagram, bo są gdzieś nawet blisko siebie. Nie ma tego gwaru. Ja od lat jestem w tak zwanym pawilonie, więc ten pawilon po prostu żył. Myśmy tam czekali, by nauczyć się grać na instrumencie, bo niestety pianina w domu, no chyba może na 100 osób, bo taki był mój rocznik, może jedna osoba miała w domu pianino, ale jeszcze mieszkała poza Bydgoszczą, w związku z tym była w Bydgoszczy. Czekaliśmy na instrument, ale z gitarami chodziliśmy, z fletami, z dzwonkami chromatycznymi, w związku z tym więcej było takiego innego życia. Ja dzisiaj obserwuję, że ja znam więcej imion rocznika, z którym mam zajęcia, niż studentki. Często zaczynam zajęcia na 3. roku, by poznać grupę, przeprowadzam różne aktywizujące formy pracy i patrzę ze zdziwieniem, że koleżanka, która pewnie siedzi przez 2 lata obok drugiej koleżanki, dowiaduje się o niej zupełnie nowych rzeczy, o które nie pytam. Może to jest duch czasu, może to tak wygląda, ale student częściej bywał w bibliotece. Dzisiaj ma wszystko dostępne w internecie. Wszystko ma dostępne w internecie i wręcz oburza się, jeśli tego nie ma. I ja to też rozumiem, tak? Myśmy czekali na książkę z historii wychowania, dziś jestem w stanie wymienić parę tytułów jeszcze, w kolejce, bo nie było kserokopiarki, nie można było wynieść właściwie z czytelni książki czy czasopisma. Poza tym książki zdobywało się, ja parę kupiłam, czy to na filozofię, czy na był taki przedmiot nauki o polityce, mimo że studiowałam pedagogikę, tak? Więc mam te książki do dzisiaj. Współczesny student nie musi ich kupić, nie musi ich zdobywać.
Ten upływający czas zmienia też charakter pracy i wymogi wobec nauczycieli akademickich. Jak wyglądała Pani praca naukowa i dydaktyczna kiedyś, a jak to wygląda teraz? Oj, to zmieniło się bardzo dużo. To zmieniło się bardzo dużo, ponieważ kreda i tablica była podstawowym jakby elementem mojej działalności, ewentualnie przygotowanie pewnych środków dydaktycznych także na zajęcia ze studentami, dlatego że byliśmy przygotowani podczas moich studiów nawet do obsługiwania magnetowidu, bo taki w uczelni istniał, przygotowywania sobie folii grafoskopowych. Tego nikt już dziś nie używa. Mam do dziś takie folie, które trzeba było wydrukować, napisać najpierw na maszynie, potem powielić odpowiednio. Tego w tej chwili nie ma. W związku z tym oczywiście ja przychodzę na wykład, wczoraj taki miałam na przykład pierwszy, przychodzę z laptopem, student oczekuje, że ja ten oczywiście laptop uruchomię, a on tam zobaczy poszczególne slajdy. On najczęściej oczekuję tego, że może bym taką prezentację przesłała, a może on by mógł to sfotografować. Ja się nie buntuję na wiele rzeczy, nawet udaję, że tego nie widzę. Noszę okulary, widzę trochę lepiej, ale nie widzę. Sytuacja jest też inna. Kiedy ja studiowałam, czy zaczynałam pracować, był taki okres, że wykłady były obowiązkowe. No to chodziliśmy na te wykłady. Ale nawet jeśli nie były obowiązkowe, to także chodziliśmy, bo chcieliśmy tych wykładowców posłuchać. W tej chwili także uczelnia, dzieci w przedszkolu się nudzą i nauczyciel musi dość dużo się napracować, żeby nie wróciły do domu i nie powiedziały, że jest nudno. Tak samo my musimy się troszeczkę inaczej przygotowywać. To jest inny odbiorca, to jest zupełnie inne pokolenie. Ja otwieram laptop, ja mam prezentację, ja mówię, ale mam las na Auli Atrium, taki miałam wczoraj wykład, laptopów, którzy studenci ze sobą przynoszą, zapisują to w ten sposób. I tu ja się na to nie gniewam, ale gniewam się na to, że student uważa, to znaczy gniewam, student uważa, że to, co jest na slajdzie, to jest to najważniejsze, a to, co ten wykładowca mówi przez półtorej godziny, to już jest mniej ważne. Ja uważam, że to jest zupełnie odwrotnie, stąd moje prezentacje nie są bardzo bogate, one są krótkie, a ja nieco dopowiadam. Zdarzyło się tak, że ja parokrotnie już studentów, no tak lubię pożartować, zamieniłam slajd i mówiłam zupełnie coś innego, przyznam się, zupełnie coś innego, które w ogóle nie było związane z tym tematem. I studenci nie zareagowali. No, zareagowała jedna ze studentek w ewaluacji, że zdarza się, że pani doktor mówi ciekawie, ale czasami nie na temat. No więc to była ta ewaluacja, ale ja się oczywiście z tego śmiałam. Także technologia wymusza... Czyli jednak był ktoś, kto coś mu zaświtało, że jest nie tak. Tak, ale nie podniósł ręki, a ja bym się nie pogniewała, że pani mówi od rzeczy. Czyli ta technologia, tak jak pani doktor mówi, wiele razy jest w stanie ułatwić pracę. Oj, bardzo. Bardzo jest w stanie ułatwić, ponieważ no, jesteśmy w stanie przygotować prezentację, jesteśmy w stanie bardzo szybko połączyć się z internetem i pokazać przykłady alternatywnych rozwiązań różnych modeli edukacyjnych. Tak? Są filmy, są także wykłady ciekawych osób, no, których ja nie jestem w stanie na zajęcia zaprosić, a którzy gdzieś tam na YouTube prezentują swoje wypowiedzi, więc to na pewno ułatwia, czasami utrudnia w momencie, kiedy student oczekuje tylko prezentacji i najlepiej może, żeby wykładowca za dużo nie mówił, a nie zawsze jest to ważne, co dla niego, co wykładowca do niego mówi, a wykładowca wspiera się tą prezentacją, by dopowiadać niektóre rzeczy. Ta różnica, kiedy ja zaczynałam być nauczycielem, czy byłam studentem, polegała na tym, że myśmy słuchali wykładowcy, zapisywaliśmy, no nie mieliśmy możliwości otwierania laptopa, mieliśmy co najwyżej kartki i kalkę.
bo ja byłam taką osobą, której się nie zawsze chciało pisać na wykładach, wolałam słuchać, ale miałam swoje koleżanki, które były tak dobre i pisały przez kalkę te notatki, bo trzeba było te notatki mieć. Teraz publikacje, student jest w stanie bardzo szybko sobie odszukać. Kiedy ja na przykład proszę o przeczytanie jakichś artykułów, no dając przykłady, wskazując rzeczy do wyboru, to student przechodzi w ten sposób przygotowany, że otwiera komórkę i relacjonuje to z komórki, nie musi, nie niszczy papieru, nie musi się napisać. Poza tym podaję studentom zawsze taki przykład, że byłam ostatnią osobą, jedną z mojego otoczenia, która nie boi się tych nowinek, ale była dość uparta i komórkę zakupiłam w 2000 roku. 19 lat mija prawie od tego momentu, no ja już kilkanaście komórek miałam, nauczyłam się nowych rzeczy posługiwania tą komórką, ona za każdym razem ma inne opcje, i że rzadko czasami laptop otwierać. Oczywiście ja lubię wykorzystać kredę i tablicę, bo czasami łatwiej coś narysować, naszkicować, zaprezentować, więc myślę, że umiejętne korzystanie z tych różnych technologii przygotowywania prezentacji, przygotowywania materiałów jest szybsze i ze względu dla nauczyciela, ale student może też wykazać się kreatywnością i przygotować pewne prace, już nie pisząc tylko na komputerze, drukując ją, wykonując prezentację. Studenci czasami nagrywają filmy, gdzie prezentują ciekawe pomysły. Ja uczę głównie pedagogiki, pedagogiki wczesnoszkolnej, metodyki szeroko pojętej. Także studenci historii bardzo ładnie prezentują zagadnienia dydaktyczne w nawiązaniu do swoich rzeczy. Technologia na pewno pomaga, ale umiejętne z niej korzystanie. No, powiem tak. Koresponduję ze studentami, piszę, mailuję. No jakoś jestem oporna, jeśli chodzi o Facebook. Nie wiem dlaczego, ale już wszędzie być nie mogę i nie dlatego, że się tego obawiam, choć to pewnie pewne zagrożenia w sobie niesie, ale w ten sposób się ze studentami nie komunikuję. I czasami do nich mówię, no mnie po prostu nie ma, no bo nie ma mnie na Facebooku, ale jestem. Oni mnie znajdują, ja znajduję ich. Czyli podsumowując, najważniejszy jest złoty środek. Tak. A poza tą pracą dydaktyczno-naukową, ważną misją jest dla Pani koordynowanie Bydgoskim Festiwalem Nauki. Czym jest to wydarzenie? No, wydarzenie jest, myślę, dużym osiągnięciem, jeśli chodzi także o naszą uczelnię, ponieważ to na bazie Dni Nauki nasze wtedy uprzednie władze i pan profesor rektor Kubik i pan profesor Ostoja Zagórski, kiedy były te Dni Nauki, postanowiono, że rozpoczniemy i włączymy się w taką falę popularyzowania wiedzy, nauki poprzez Festiwal Nauki. My nie jesteśmy festiwalem, który ma dość długą tradycję, ale myślę, że te 10 lat daje, czy uprawnia mnie, nie tylko mnie i cały zespół, sztab ludzi, który się tym zajmuje, powiedzieć, że to jest duże wydarzenie i to jest też dosyć logistycznie bardzo wyczerpujące wydarzenie, ale jest to bardzo dobre przedsięwzięcie. Istniejemy, to jest miejsce, które łączy ze sobą i nauczyciela akademickiego i studenta, którzy wspólnie przygotowują warsztaty, ale to jest też inicjatywa, która integruje środowisko uczelni bydgoskich. To w naszej uczelni przez 10 lat mieści się biuro organizacyjne festiwalu, a skoro pozostałe uczelnie, a jest już cztery, które oprócz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego organizują, albo partnerów jest dużo więcej, są też inne uczelnie, to biuro się sprawdza i ci ludzie właśnie przy Chodkiewicza 30, tak ogólnie mówiąc, robią bardzo dobrą pracę, która w środowisku jest doceniana. Jesteśmy przedsięwzięciem, które może nieskromnie, może nie mnie to oceniać w ten sposób, które jest pewnego rodzaju marką, jeśli chodzi o środowisko Grodu
nad Brdą i Wisłą, powinnam powiedzieć. To jest rozpoznawalna już rzecz. Są osoby, które już w październiku pytają, kiedy będą mogły zgłaszać kolejny swój warsztat na kolejne wydarzenie. W związku z tym, no, zapisy właśnie już trwają i myślę, że to jest duży sukces. My z poszczególnymi uczelniami nie rywalizujemy, nie kłócimy się, co podkreślają nie tylko przedstawiciele władz naszej uczelni, ale innych uczelni na konferencjach prasowych, na spotkaniach, że każda uczelnia w jakiś sposób prezentuje swoje osiągnięcia naukowe, wykładowcy, studenci, koła naukowe i my ze sobą nie rywalizujemy, wspieramy się wręcz i jest to wspólna inicjatywa. Myślę, że Bydgoski Festiwal Nauki jest bardzo dobrym przedsięwzięciem, które kontaktuje się z szerokim środowiskiem, tak? Ciągle podkreślamy takie hasło, że współczesna edukacja powinna być otwarta, że mamy wiek wiedzy, społeczeństwo wiedzy. I myślę, że Bydgoski Festiwal pokazuje, że nauka za murami kampusów uczelni jest ciekawa, interesująca i może być pokazana w niekonwencjonalny sposób. Pani doktor, wspomniała Pani o 10 latach, że to niby nie tak dużo, dekada to jest dużo. No tak. W związku z tym, czy ten festiwal można uznać za taki sukces? Myślę, że można i to my jako Bydgoski Festiwal Nauki bodaj 3 lata temu doprowadziliśmy do takiego spotkania wszystkich przedstawicieli festiwali nauki w całym kraju. To wydarzenie nazywało się Kalejdoskop. I była to wymiana doświadczeń wszystkich festiwali i tego warszawskiego, który jest najstarszym festiwalem, jeśli chodzi o Polskę, i młodszych festiwali, bo raczkuje w tej chwili Śląski Festiwal, no ale Dolnośląski, wówczas Bałtycki, Toruński, mamy Zamiedzą drugi festiwal i także ze sobą współpracujemy. Także jest to sukces, ponieważ wśród partnerów mamy około setki zawsze takich chyba partnerów, oprócz 5 uczelni. Tłumy osób, które nas odwiedzają, no pokazują, że wiele osób łapie z nami bakcyla nauki. Ja sama napisałam 2 teksty naukowe, za które uzyskałam punkty takie naukowe, mówiące o Bydgoskim Festiwalu Nauki jako przestrzeni do integracji i edukacji pokoleń. Powszechnie znana jest Pani energia życiowa. Jak to pozytywne nastawienie i ten uśmiech wpływają na funkcjonowanie człowieka i jego pracę w Pani przypadku? No, pracę naukowo-dydaktyczną. Dokładnie. Żartobliwie to powinnam Pani teraz odpowiedzieć, że jestem zodiakalnym lwem i chyba takim lwem też jestem w życiu. No ale lew bywa romantyczny. Bywa może energiczny, ale czasami bywa też leniwy, więc w związku z tym, no rzeczywiście tak jestem postrzegana. W ten znak zodiaku aż tak nie wierzmy, ale słońce jest wpisane w sierpień. W związku z tym myślę, że ta moja osobowość to jest też wynik moich genów, moi rodzice, moja rodzina jest taką osobą, która raczej idzie do przodu z radością i z uśmiechem. Więc to na pewno pomaga. Moi studenci oczywiście wiedzą i znają takie powiedzenie, że lew, choć może jest czasami leniwy, to jak spod drzewa ruszy, bywa groźny. Ale lew bywa groźnie na zajęciach? Czasami bywa groźnie, ale oni wiedzą, że lew jak już tak ryczy, to krótko. I ja jestem takim lwem, który dość szybko zapomina. Nie chowam urazy. Poza tym, no bywam dość impulsywna i czasami może powiem za dużo, ale wracając do tych ewaluacji, kiedyś jedna studentek napisała, zakręcona babka, chyba studentka, bo z reguły są to studentki, bo tego nie wiemy, zakręcona babka, ale kompetentna. I to była bardzo dobra dla mnie ocena, ale tak już całkiem poważnie, to myślę sobie tak,
że dialog, jeśli chodzi o zawód nauczyciela akademickiego również, dialog jest wpisany. Dla mnie wspólne bycie z drugim człowiekiem jest ważne i bycie empatyczne z drugim człowiekiem. Staram się taka być. Nie zawsze może mi się udaje. Czasami wiem, że ktoś tam mówiąc po studencku jest to tak zwana ściema, ale ja udaję z racji już doświadczenia, że ktoś ma prawo mieć gorszy dzień. Zupełnie nie wiedząc dlaczego, przeglądałam wczoraj kalendarz. No, nie wiedziałam, o co mnie pani zapyta. To okazuje się, że w styczniu z reguły wypisuję sobie jakieś różne myśli. I w tym roku wpisałam taką myśl, która nie jest moją myślą, ale która mi przyszła do głowy z początkiem stycznia, że uczeń, także student, bo tak go traktuję, jest takim człowiekiem, jaką ma osobowość jego nauczyciel. I takie są potem rezultaty tego kształcenia i wychowania. I myślę, że bycie taką energiczną osobą, która czasami gdzieś tam może tupnie nogą albo zainicjuje pewne działania, pomaga mi nie tylko w mojej pracy zawodowej, pomaga mi w ogóle w relacjach z ludźmi, pomaga mi także w koordynowaniu Bydgoskim Festiwalem Nauki, ale tu jeszcze, gdybym mogła dołożyć, to jest cały sztab ludzi, na który ja mogę liczyć. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Wiele osób było w biurze organizacyjnym, wielu było koordynatorów, ale to były osoby z pasją. A ja kiedyś napisałam w jednym ze swoich artykułów, że nauczanie to sztuka i pasja. A kto tego nie rozumie, to musi szukać pracy w innym zawodzie. Myślę, że Bydgoski Festiwal Nauki tę pasję, tę sztukę oddaje. Ale może na koniec wspomnijmy o pani takim pewnym trochę osobistym przeżyciu. Z czym kojarzy się pani ogród botaniczny UKW? No nie wiem. Nie wiem skąd pani coś wie na mój temat, ale to pewnie moje gadulstwo albo ktoś zdradził. To znaczy tak. Ogród botaniczny ma w moim sercu dużo miejsca. Oczywiście jako studentka odwiedzałam go bardzo często, jako nauczyciel akademicki bywam w ramach zajęć, jeśli takowe mam, które mówią o metodyce edukacji społeczno-przyrodniczej. Biegaliśmy tam zawsze, by zobaczyć, czy kwitną już magnolie. Ogród się bardzo zmienił i z tego się bardzo cieszę. Ja oczywiście z czasów moich studiów pamiętam te rzeźby, które potem nagle zaginęły i cieszy mnie to, że one nadal już teraz są zrekonstruowane, ale pani pyta zapewne o coś zupełnie innego. Tak, rzeczywiście w tym ogrodzie botanicznym na pewnej ławce, której już nie ma, 13 czerwca, muszę policzyć, 1983 roku zaręczyłam się. A potem poszłam z tym bukiecikiem i z taką srebrną obrączką, która gdzieś tam oczywiście w domu jest, na egzamin z filozofii, który zdałam na ocenę bardzo dobrą u doktora Edmunda Fryckowskiego. Czyli takie to wspomnienie. 13 czerwca? Data 13 czerwca to jest to wydarzenie. No a w tym roku, jak już tak osobiście rozmawiamy, we wrześniu minie mi stażu małżeńskiego 35 lat. Kolejnych 35 lat. Dziękuję. I jeszcze więcej. Dziękuję. Życzymy. Moim i Państwa gościem była pani doktor Maria Sobieszczyk. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.